Cześć, 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 witam was wszystkich, tutaj Frodo, witajcie w kolejnym odcinku z naszych zmagań z przygodówką Tandem, The Tale of Shadow. Ogród cierni, dalej jesteśmy w szklarni, przeszliśmy sobie w poprzednim odcinku trzy plansze, jedziemy dalej, zobaczymy, może w dzisiejszym odcinku uda się szklarnię przejść, no ale nie obiecuję, bo może być trudno, jest coraz trudniej, jeżeli chodzi o zagadki. Ogród cierni. Jak ładnie tu. Dobra, już widzę, że tutaj mogę przejść. A tu? Aha, tu nie mogę. Dobra, a Fenton? Zamianka, tak? Z tymi cierniami. Dalej to samo. Ładne to, nie? Fajnie zrobione. Ten idzie do światła, tak? Teraz one idą tu. Ten się boi światła, a tamte lgną do niego. Generalnie to chyba chodzi o to, żeby ten wagonik przerzucić. Cholera. Tak, ale... A jak ma przejść Emma? Chyba jeszcze za wcześnie, co ja zrobiłem? Czekajcie, bo... Tak. Emma musi przejść tu. Wtedy. Tu jest kluczyk.
To nie jest czasem sekret? You found a secret. Did Thomas really have to face all of his worst fears? Ciekawe, o co chodzi z tym chłopcem, nie? Thomas. Chryste, panie, ale ją zabiło. Dobra, wiem, o co chodzi. A się zastanawiałem, dlaczego. No to chodźcie. Pobzykamy trochę. Oho, już słychać. To jakiś nowy rodzaj owadów. One też do światła, tak, idą. To się otwiera. Ale wymyślają, co? To jakaś czasowencja. Ale po co? Aha, dobra, czyli on nie może. Aha, okej. No nie wiedziałem, że to tak jakby jest troszkę w jego tutaj świecie. Tylko że jak ja teraz to zrobię, to one go zabiją go teraz? Właśnie. Czy to jest, kurde, trudne? Bo gdzie musi być Fenton, żeby można było to... Żeby to można było zrobić? Aha, może tu? Aha, dobra. Dobra, ale wiem, gdzie on musi być. Dobra, on musi być, słuchajcie, na tym kafelku ostatnim tutaj. Żeby one go nie dopadły. No właśnie tu musi być, nie może być, tak? Wydaje mi się, że tu musi być. Ale dałem ciała, nie? Kto to wiedział, że one mi tam jeszcze dopadną pod koniec? To było super.
Jednak. Dobra. Trochę to dziwne, nie? Ale... Dobra. Nie wiem, po co ja w sumie to uruchomiłem z powrotem, nie? Żebym to dawno mógł przejść. Ciemno tu. Jezu, starałbym o te. Tu nie ma co, bo jak ja tam pójdę, to one mnie dziabną. Tu mogę chyba zrobić patch. Było przez chwilkę. O. Tak to wygląda. Co ona może tu zrobić? Ona może przestawić... Aha, dobra. Przestawić to tu, to tu. Jakby to zrobić, żeby to... Przestawimy to teraz na drugą stronę. Teraz tu. No. Jakoś ładnie to poszło. Objazdy zieleni. Uuu, jaka ładna fontanna. No, fontanna i wodospad. No bardzo ładnie. Nie wiem, zobaczymy, może tu. Tak, on teraz przytrzymuje, a ja biorę sobie klucz. Ty znowu wrócisz. Aha, czy to jest taka ala czasowencja? To co to jest tutaj? O matko. Czy to coś w ogóle daje? Nie, to po prostu sobie tak chodzi tutaj, tak?
to mi z powrotem. Dobra, ja biorę to. Bo widać ewidentnie, że to potrzebuję. No ale złap się. Aha, żeby się tego pozbyć. A tutaj gdzie mnie to doprowadzi? Aha. Gąbki. To coś jest? Nie. Klucza strzegą, czyli ja muszę tutaj coś poprowadzić. A jakbym tak, czekajcie, złap to, ok. Jak się tam dostać ewentualnie? Aha, dobra, już wiem jak. Tylko teraz tak, ja muszę znowu zrobić sobie tutaj jasność, żeby tą roślinę, tak? Tego się pozbyć. A gdzie one poszły, te gąbki? Aha, tu. Tu mogę? Co? A jak to teraz mu zrobić jasno? O ja cię, widzieliście? Ile tak, jaki tam rój? Jak ja mam to teraz zrobić, żeby Fenton mógł sobie przejść? Może... No a Emma przejdzie sobie tak o. O kurczę. Tak, misio nie może. Chodź na to, że te owady, one zabijają i mnie, tak? I misia? Nie. Zabijają tylko misia, okej. Okay. Tu mogę to przesunąć, tylko pytanie, do czego mi to? Aha, one idą. Dobrze. A to? Aha, sekret. I hate the games. Aż tak? Wydostały się z klatki. Labirynt fioletowo-zielony. Kurde. Dalej szklarnia. Słuchajcie, jeśli chodzi o labirynt, ogólnie labirynty to takie to... trudne. Przepraszam. O Jezus, japa mi się dże. Jak to tak brzydko, tak nieładnie, Frodo. A jest, mam takie, taką ten... taką roślinkę. Tak na górze takie właśnie listki ma. Pokrzywka taka. Macie coś takiego? No tak, Frodo. Najpierw muszę zobaczyć w ogóle, co to jest. Dobra, niech będzie tu. Co to takiego jest?
Ona tu nie przejdzie. Aha, bo tu woda jest. Dobra. A to? Co to jest tutaj? A tędy by trzeba było. Dobra, Fenton. Musisz tam się wdrapać. Ja muszę to sobie poradzić z tym. Jak to działa? No, 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 ale... Jak to później zrobić, jak już ja tu będę? Ach, jeszcze raz trzeba było skoczyć. Naprawdę? A już się spieszę i dlatego. Naprawdę? Aha, w ten sposób. Bo to tak... Aha, dobra, bo to tak idzie. Muszę z cieniem, dobra, z cieniem. Spoko, spoko, no nie, no nie. Aha. Tutaj nie ma takiej opcji. Fenton, a gdzie, co robisz? Gdzie jesteś? Tu. Aha, Fenton generalnie musi sobie tutaj teraz zostać. A ja muszę zrobić tu chyba jemu coś. Coś tu jest ciekawego? Żuczek. Gaśnie, okej. A to co to jest? Wygląda jak most, nie? Czy tutaj jak żuczek przyjdzie? Idzie żuczek do mnie? Idzie. To chodź, chodź. Nie będziesz żyła. Idziesz? Chodź. Bo generalnie to ja cię potrzebuję. Co, teraz muszę wrócić? No na to wychodzi, słuchajcie, że ja muszę tu wrócić teraz. Kurde. Będzie trudno. Będzie bardzo trudno. Już mi powrót nie idzie. Ale za mocno jest. Coś mi tutaj nie gra. Za daleko są i ja nie mogę teraz przeskoczyć przez to. Tak mi się wydaje. No. Kurde, a tutaj to... No ale szybciej to znikaj, bo ja nie mogę przejść. No patrzcie. Ale jazda. Powtarzać to 50 tysięcy razy. Nie, nie, nie mam pytań. Jak nie z jednej strony, to z drugiej. Dlaczego? Jeszcze nie zdążyłem nawet, słuchajcie... Pierdnąć. Kurde! Za wcześnie. Nie mam pytań.
Dobra. Mam to. Ha, teraz nie mogę. Dobra. No, teraz już nie możesz tu przejść. Przykro mi. No, jest labirynt jak nic. Gdzie mnie to doprowadzi? Wyste, panie. No chodź. O, dobra. Trzeba się troszkę postarać. To trzeba przyznać. Sekretnego nie ma? No nie ma. Mamy to. I ostatnie. To tylko koniec. Chciałbym to jeszcze przejść w dzisiejszym odcinku. I jestem ciekawy, jaki będzie rozdział następny i gdzie się podziejemy. Aha, nie ma takiej opcji. Rozumiem, że Emma nie może w ogóle się wydostać, czyli ona... A nie, może. Myślałem, że nie może. Stąd. Dobra, czekajcie, bo... Ja mogę tym sterować. I to by było na tyle, tak? Dobra, przeszły tam. Poszły tu. Pomalutku. Pytanie, czy Fenton właśnie... Jakbyśmy to zgasili... Aha, tam by poszły. A nie, dobrze, może być. Niech idą. Wydaje mi się, że to jest dobry pomysł. A ja mogę misia... Przepraszam. Solidnym podłożu. Zrobimy mu po prostu taką windę.
A nie, to muszę zrobić tak. Tu. Będzie. Gąbki! Gąbki, gąbeczki. A co robią? Aha, to jest pająk. Aha, już mnie zobaczył. Dobre, co? Zrobimy tak, że... Fenton oczywiście... No, no, to będzie trudne. Nie wiem jak, słuchajcie, czy to ma być na jednym biegu? Chyba tak, nie? W sensie, że musimy biec szybciutko. No nie. Dobra. Nie wychodzi mi to. Dobra, udało się. Tylko, że tak, Fenton. A jak ty chcesz teraz przejść? Aha, tu. Ulera. Właśnie, jak ja mam teraz Fentona ten... Może tutaj coś mogę zrobić, czekajcie. To jest stepanie. Może go jakoś uratuję. Ten i zapalę tu lampkę. No, co by na to? Tu nie przejdę. Koniecznie coś to dało, nie? A tu co to było? No tu coś? Nie. Ja mogę jeszcze tu przejść. Wow. Okej. Zobaczcie, co to w ogóle można tutaj robić, bo... Czekajcie, tak... Aha, można... dobra, dobra. No tak, tylko to po co mi to? Aha, bo ja muszę się do tego kołowrotka tutaj dostać jakoś. Okej. Aha! Jak mogłem tak zrobić Fentonowi? Jak to zrobić, żeby tutaj... No właśnie, bo on się tutaj nie może przecisnąć. Tam bym musiał przesunąć. Tu.
tego jeszcze. Teraz zrobiłem światło. Zrobiłem światło? Oczywiście, że zrobiłem. No i teraz Fenton może sobie tu przejść. Aha. O Boże. Byłem pewny, że to można po tym łazić. Jakoś mnie tak... No ale nie można. Naprawdę? Co? No właśnie. Aha, bo ja tędy nie przejdę. To chodźcie teraz weźmiemy i... Aha! A jak ja mam się tam dostać? No szkurde. Czekajcie, może... Właśnie. A teraz mogę przejść? Nie. Też te kwiatki są. A jakbym teraz to jeszcze ten dał na dół? O, o, o. Sytuację. Ciekawe. Zostawmy to może tak, a zobaczę jak to przesunę, to co to będzie się działo. Co tu się zadzieje? Aha, Fenton tak jest. Jest w cieniu teraz. No jest, rzeczywiście. Cały czas jest w cieniu Fenton. Jak to zrobić, żeby on nie był? No, teraz zrobiłem. Zrobiłem, słuchajcie, reset. Jak przytrzymacie długo R, to zresetuję wam, bo mam wrażenie, że no, coś tu się zadziało niefajnego. Że nam nasz bohater, że tak powiem, no, tak to miało być, no, a ja po prostu nie wiem jak to się stało, no, zablokował mi się, nie powinno tak być. Dobrze, i teraz tak, tutaj właśnie, Fenton, czy ty możesz przejść tu? Możesz. Tylko tutaj by trzeba było coś pokombinować. O, o, tak ci bardziej odsłonić może. Nie wiem, jak ty byś chciał, bo mi tu zjedziesz. To mi też zjedziesz. Kombinuje, nie? Serio? A to już naprawdę nie mogliście mi dać tam, tylko musieliście tu? Jak ja mam to? No. Dobra, i teraz tutaj mam takie... Muszę zrobić chyba windy, tak? I tylko to... O Jezu, muszę go aż windować, muszę go gdzie? Gdzieś tu chyba, nie? Żeby mi to otworzył. Dobra, ale to najpierw tutaj on musi przejść, wejść mi tu na górę. No, no, no.
Trudne. Zrobimy mu takie schodki, nie? No Emma, nie przesadzaj. Będzie. Rodzice. Nie można z nimi porozmawiać? Co wy tak? A to nie jest... w klatce on nie jest czasem? A tu jest na stole, patrzcie, chcą go zjeść. Chryste panie, co tu się dzieje? Tu za tym obrazem ewidentnie coś jest. No ale to co, jego rodzice chcą go zjeść? Co tu można wypuścić? O nie. One more. Who do we have here? Aha. Oni są jacyś straszni. Co to za rodzice? Patrzcie, ile dzieci tutaj. Little Abby. Sorry. Little Polly. Finally. Peggy. Lizzie. Oh, it's Emma. Emma, will you stop crying? Wow. This is the first day of your new life. Nie gadajcie, że to się tak kończy. Ej, to jest straszne. O matko, to było straszne. Ja nie wiedziałem, że to jest, słuchajcie, jakaś ten, jakiś, nie wiem, pierwszy taki wielki rozdział, czyli będzie jeszcze, tak? Jeszcze będą przygody, mam nadzieję, bo powiem wam, że no... tutaj nie tych sekretów nie zebrałem, nie? I to bardzo dużo. Powiem wam, że no... zakończenie okropne. Naprawdę. Nie podoba mi się w ogóle. Nic a nic. Słuchajcie, bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną w tej serii. Ja będę pilotować, jeżeli chodzi o jakieś tam kolejne, jeżeli w ogóle będą. Jeżeli będą, no to oczywiście nagramy sobie i pogramy. A oczywiście w zamian za to znajdziemy sobie jakieś coś innego też, jakąś może taką też, żeby coś tutaj porozwiązywać. Zobaczymy. Więc dziękuję. O Jezu, no straszne zakończenie. No tak mi się nie podoba, że... Bo ile dzieci tam mieli. No nie musi się wszystko dobrze kończyć, prawda? Do następnego. Trzymajcie się, cześć.